Dzień dobry. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli ten dzień, w którym mówię Wam, co u mnie słychać, gdzie jadę, skąd przybywam i co wiozę. Może nie zawsze mówię, ale ten. Także dzisiaj mamy 24 stycznia 2022 i czas na aktualizację. Tydzień temu byłem w pięknej scenerii w Kolumbii Brytyjskiej, British Columbia. Miałem trzy zrzutki, więc w poniedziałek nagrywałem wideo na przejściu zaraz za Roger Pass, no nieważne. W poniedziałek dojechałem na truck stop w miejscowości Hope, wykręciłem pauzę do środy rano. W środę rano zrzuciłem pierwszą zrzutkę, później popłynąłem promem. Wieczorem zrzuciłem drugą zrzutkę i w czwartek rano ostatnią zrzutkę na północ wyspy Vancouver w Campbell River i tam skończyłem moje zlecenie. W obecnej chwili też znajduję się w zimie. Może już nie walczę z zimą, przed Chicago było trochę gorzej. Teraz już jest tak lekki śnieg i to będzie się, im dalej będę się udawał na wschód, tym tego będzie mniej. Aczkolwiek jest minus 7 i jesteśmy blisko Wielkich Jezior, więc ten lekki śnieg plus lake effect, czyli efekt jeziora, daje nam takie warunki, jak mamy. Więc tydzień temu po rozładunkach byłem wypauzowany, dostałem zlecenie na ładunek w piątek w Stanach, w stanie Oregon, w miejscowości Portland. Także w czwartek udało mi się wrócić na ląd, przekroczyć granicę, podjechać pod załadunek. Awizację na załadunek miałem w piątek o godzinie 2:30, no ale Rafał, znając tą firmę, pojechał tam walić gupa o 8 rano i o 9 rano był, czasu lokalnego, był załadowany, więc w piątek ujechałem 1050 km. W sobotę ujechałem 1135, wczoraj 1110, no i dzisiaj dojadę gdzieś za Toronto. A tak w ogóle ładunek jest do Toronto, więc nie mogę, znaczy ja wiem, że nie będę tego ładunku zdejmował, bo ładunek jest dopiero na piątek, a jest dzisiaj poniedziałek, więc ja ten ładunek najprawdopodobniej zrzucę u nas na bazie w Toronto. No i kwestia jest, czy będzie coś dla mnie, żeby przepiąć. Idealnie to by było, żeby coś przepiąć i wyjechać za Toronto i sobie rano wstać o 2:30 nad ranem i doczłapać do Montrealu na wtorek rano. Także to jest to, co u mnie słychać. Jestem mniej więcej w tym samym okienku co 2 tygodnie temu, może jakieś, no prawie że w tym samym okienku, ale z tą różnicą, że 2 tygodnie temu dojechałem do Montrealu, a dzisiaj nie dojadę. No ale mimo wszystko to jest dobry wyjazd, bo trzasnę mniej więcej tą samą ilość kilometrów, nawet więcej, bo pojechałem na północ wyspy, jakieś 300 km. I powiem Wam, że mimo zimy, mimo warunków, mimo wszystkiego, mrozów, praca się układa dobrze. Dobra, to jest to, co u mnie słychać. Teraz według zwyczaju odpowiem na 3 pytania, które zadaliście pod aktualizacją wcześniejszą. Uwaga, będzie jedno pytanie kontrowersyjne. Pytanie numer 1. Czy Twój szef, ale to na koniec. Pytanie numer 1. Czy Twój szef zamawia mocniejsze traki niż 425 koni i 455 koni? I czy podczas mrozów ogrzewanie Volvo daje radę, gdy jest minus 25 lub minus 20 na zewnątrz? Więc na pierwsze pytanie, to jest jedno pytanie, ale są 2 pytania w tym pytaniu, odpowiem, że nie. Szef kiedyś, no, bordowy w wersji manualnej miał 485 koni i to były najsilniejsze traki, jakie były w prensie. Później właśnie kupował te 455 i teraz ostatecznie kupuje 425. I ja kiedyś z nim gadałem, czemu kupujesz takie słabe silniki? On mówi, a co my robimy? Po Stanach się jeździ i tak lżej niż po Kanadzie. Generalnie ciągamy tylko 20 ton ładunku, czyli 36,5 cały zestaw waży i głównie jedziemy po płaski. Żeby wyjechać i wjechać do Kalifornii, są góry, Ontario, Michigan, całe prerie jest po płaskim, no to nie potrzebujemy aż tak silnej mocy. W Kanadzie by się przydało, bo jak ciągamy te trzyosiowe naczepy cięższe i jak jedziemy na przykład przez Kanadę nawet z taką naczepą jak moja, to możemy ważyć 40 ton, czyli możemy brać 24 ton ładunków, by się przydało, ale znowu w Kanadzie większość czasu jest po płasku. Dopiero w górach skalistych odczuwamy potrzebę na większą moc. Także no nie, nie kupuję, tylko kupujemy teraz wersję 425. Trzeba się przestawić, bo na początku ciężko mi było, nawet z silnika 455 na ten, to jest chyba nawet 420, nie 455.
czy Volvo przy minus 20, minus 25 podczas jazdy ogrzewanie daje radę? Daje radę. Nawet minus 37 w kabinie było ciepło podczas jazdy i nie dajemy żadnych kartoników ani nie zasłaniamy chłodnicy. Trochę szyby wysysają ciepło, także trzeba jechać w tym, ale ogólnie jest ciepło w kabinie. Jedyne co to łebasto poniżej minus 28 już tak ledwo co daje rady, ale ja w tym wyjeździe było minus 35 w nocy, nie gasiłem traka, bo to już jest zbyt duże ryzyko, minus 35, nawet paliwo mi podczas jazdy zaczęło przymarzać lekko, a zdałem sobie sprawę z tego, jak już stanąłem, bo silnik zaczął przerywać, mimo dodatków i mimo dobrego paliwa. Pytanie numer dwa. Czy myjecie auta na bazie? Znaczy, zauważyłem, że myjecie auta na bazie. Czy robisz to sam? Czy macie tam kogoś, kto się tym zajmuje? No nie, u nas kierowcy nie myją aut. Generalnie jest tak, że jak auto idzie na warsztat, na przegląd, czy tam coś do naprawy, to przed wyjazdem go tam ktoś myje, ale tak powierzchownie. Zimą nawet nie ma za bardzo co sensu myć, bo okej, jest ładna pogoda w dzień, który był umyty. Nie dość, że zamarzają zamki, jak jest zimno, to ten trak za dwa dni jest cały osolony, no. Także latem oni go myją, na wiosnę go myją, albo jak jest ładna pogoda, go myją, ale to go myją tylko jak wjeżdża na warsztat. No i pytanie numer 3 to kontrowersyjne. Słyszałem, że wchodzi obowiązek szczepień dla kierowców jeżdżących do USA i do Kanady. Część kierowców nie zgadza się z tym obowiązkiem i zapowiedziała strajk. Co sądzisz na ten temat i czy twoim zdaniem zakłóci to przepływ towarów między Kanadą i USA? Znaczy, zanim wyrażę mój pogląd i moją opinię, to trzymajmy się faktów. Fakty są takie, że tego typu transport między Kanadą i Stanami, kierowcy w Kanadzie jest ich około 160 tysięcy. Nie mówię o Amerykańcach. A poza tym amerykańskich kierowców wjeżdżających do Kanady jest stosunkowo mniej, dużo mniej, jeśli się, nie znam dokładnych liczb, ale jest dużo mniej. I to są kierowcy, którzy przede wszystkim mieszkają przy granicach, takie stany jak Michigan, Nowy Jork i tak dalej. Ale mówię, większość transportu, który idzie między Kanadą i Stanami, wykonują kierowcy kanadyjscy. I jest to około 160 tysięcy kierowców. Z tej liczby około 20% postanowiło się nie zaszczepić z różnych przyczyn. Więc na pewno to może nie zakłóci terminu dostaw i ten, ale wywrze kolejną presję na sieć dostaw i na chain supply, który i tak już jest bardzo wyciskany przez różne czynniki, tak? A kierowców w Kanadzie brakuje bardzo duża ilość, więc to na pewno wpłynie na w pewnym stopniu na przepływ towaru między Kanadą i USA. A te dwie gospodarki są bardzo połączone. To jest jedna rzecz. Druga rzecz według mnie, znaczy strajki. Są zapowiedziane manifestacje, ruszyły dwa konwoje, jeden ze wschodu Kanady, jeden z zachodu Kanady i jadą do Ottawy manifestować. Według mnie ta manifestacja miałaby sens, gdyby odbyła się dużo wcześniej, bo to było już zapowiadane od listopada i nie przez rząd kanadyjski, jeśli się nie mylę, nie jestem tego pewny, to najpierw Stany Zjednoczone to zapowiedziały, że będą chciały wprowadzić takie coś, że w styczniu kierowcy wjeżdżający do Stanów będą musieli być zaszczepieni. I Kanada często, gęsto, gdy Stany coś wymyślą, przyjmuje podobne rozwiązania na granicy prawnej, nie? I to trzeba by sprawdzić, kto pierwszy, ale jeśli dobrze pamiętam, to Stany z tym wyszły pierwsze. Więc według mnie manifestacje, żeby wywierać presję na politykach, powinny mieć miejsce dużo wcześniej. I według mnie ten wymóg jest troszeczkę bezsensowny, ponieważ jesteśmy uważani jako essential worker, tak? I przez dwa lata było dobrze, jak nie byliśmy szczepieni, a teraz nagle trzeba się szczepić. Znaczy, to jest wszystko kwestia ustawodawcy, bo chce wywierać na ludziach presję, żeby i szczepień. Ale ja widzę tutaj bardzo dużo niespójności i to wynika z tego, że w Stanach i w Kanadzie mamy tak, rządy federalne, które mają swoje, widzimisię, i mogą robić prawa w niektórych zakresach, ale mamy też Stany i prowincje,
które każda prowincja ma inne podejście do pandemii, tak samo jak każdy stan w Stanach ma inne podejście. Na przykład dzisiaj w Quebecu wyszło takie prawo, że paszporty szczepionkowe będą obowiązywały w sklepach, dużych sklepach powyżej tam jakiejś powierzchni. No. I to głównie chodzi o takie sklepy jak w Polsce, Castorama, czyli takie do renowacji i tak dalej. Ale cały paradoks jest tego, że osoba, która pracuje w tym sklepie i nie jest zaszczepiona, ma prawo pracować, bo ma prawo do pracy. I teraz tak, ktoś, kto wchodzi do sklepu jako konsument, musi pokazać paszport szczepionkowy, a ktoś, kto pracuje i nie jest zaszczepiony, może pracować. Więc w jednym miejscu będziemy mieć dwie różne osoby i to jest ten. I teraz tak, kierowca też ma prawo do pracy. I teraz zakazując mu wykonywanie swojej pracy normalnej, czyli między Kanadą i Stanami, to jest pewnego typu forma dyskryminacji według mnie. Bo owszem, znajdzie mu się praca po Kanadzie, też kierowców bardzo dużo brakuje, ale będzie zarabiał mniej, bo zarobki, jeżeli się jeździ tylko po Kanadzie, są mniejsze. Więc ja tutaj widzę bardzo dużo niespójności i jest to niesprawiedliwe. A tak naprawdę na czym polega zawód kierowcy? Jesteśmy zamknięci cały czas w kabinie. Od czasu, kiedy zaczęła się pandemia, cały czas nam na firmach nie pozwalają korzystać z ubikacji. Nie mamy teoretycznie z nikim styczności, więc według mnie to jest naprawdę dziwny przepis. No ale tak sobie wymyśliły Stany, tak sobie wymyśliła Kanada. Prowincje sobie wymyślają co innego, jak się idzie do Europy, jeszcze jest inaczej. I to jest to, ludzie po 2 latach mają dosyć może nie tyle co obostrzeń, ale niespójności. I to jest cały problem. Dobra, koniec tego kontrowersyjnego wywodu. Taki to był typ 3 pytań. Zadawajcie kolejne. Proszę w komentarzach wylewać swoje żale i ten, ale robić to kulturalnie i nie ubliżać innym i taką mimo do Was prośbę. Taki to był typ aktualizacji, taki to był typ 3 pytań. Rafał Zazuniok, kierowca zawodowy, prawie że na żywo z Michigan. Właśnie, chyba nie powiedziałem, gdzie jestem. Prawie że na żywo z Michigan. Dziękuję Wam za uwagę. Ciekawe, gdzie będę za tydzień. Kto wie? Na pewno w trasie. Pa!